Czy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dojdzie do zmiany? 18 radnych podpisało się pod wnioskiem o zmianę przewodniczącego. Relacja z koncertu semestralnego. No jest to niezwykłe wydarzenie, bo możemy się z ludźmi podzielić naszą pasją. Zaproszenie na drugi festiwal kolęd i pastorałek. Warto się tam pojawić i naprawdę warto zobaczyć jeleniogórską młodzież, dzieci z przedszkoli, które będą śpiewały. Dzień dobry Państwu, jest 12 stycznia, piątek. Kamila Krawiecka-Bryle, rozpoczynamy serwis informacyjny. Czy w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dojdzie do dużej zmiany? Radni opozycji skonsolidowani wokół Platformy Obywatelskiej zapewniają, że tak. Ze stanowiskiem przewodniczącego Sejmiku ma pożegnać się Andrzej Jaroch z PiSu. Odpowiednie dokumenty zostały już złożone, teraz radni czekają tylko na najbliższą sesję. W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przekazali informację o zamiarze odwołania obecnego przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Jarocha z PiSu. W Sejmiku Dolnośląskim złożyliśmy wniosek jako Koalicja Obywatelska, ale też nie tylko Koalicja Obywatelska, bo tam łącznie 18 radnych podpisało się pod wnioskiem o zmianę przewodniczącego. Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. Naszym kandydatem na przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego w tej kadencji jeszcze, która trwa, jest Jerzy Pokój. Chcę podziękować zarządowi partii, na czele którego stoi pan Michał Jarosz, że zdecydowali się taką uchwałę podjąć, że będę ja. Proszę Państwa, 7 lat byłem przewodniczącym Sejmiku i proszę spojrzeć, czy gdziekolwiek, cokolwiek było. Próbowano mnie odwoływać, próbowano różne rzeczy robić, ale zawsze standardy do sesji nadzwyczajnych były utrzymywane standardy na sesjach. Jakie mają być powody odwołania? Obecny przewodniczący Andrzej Jaroch ma zwlekać z organizacją sesji, w trakcie której ma zostać odwołany. Tą sesję chcę zwołać niezgodnie z trybem, niezgodnie z regulaminem, niezgodnie z tym, co obowiązuje, jakie prawo go obowiązuje, czyli nie po 7 dniach, tylko po kilku dniach, niby po feriach. To nie jest pierwsza sytuacja, co do której mamy wątpliwości, a tu już nie ma wątpliwości, tu jest złamane na wprost prawo. Co gorsza, proszę Państwa, to nie tylko pan przewodniczący. Mamy informację, że w tej sprawie nie wypowiedziała się pani dyrektor biura, która ma obowiązek poinformować pana przewodniczącego o takiej sytuacji, jak również prawnicy. Dlatego też apelujemy i wzywamy przewodniczącego Jarocha, żeby zwołał sesję prawidłowo, zgodnie z przepisami prawa, bo łamanie przepisów ustaw, łamanie regulaminów bardzo źle się kończy, czego mamy dowody na różnych szczeblach, a również w Sejmie. Jednak na samym apelu przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie chcą poprzestać. To będzie taki krok dość poważny, dlatego że będzie jeszcze również złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z powodu tego, że te 7 dni upływa w poniedziałek, a dzisiaj jest ostatni dzień, żeby powiadomić wszystkich radnych o sesji. Najpóźniej to jest w poniedziałek i tym się będziemy zajmowali, to jest po prostu skandal. Należy zaznaczyć, że w mijającej kadencji politycznej wojewódzcy radni Platformy Obywatelskiej i nie tylko już próbowali odwołać przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Jarocha. Do tej pory mimo wielu zapowiedzi im się to nie udawało. Tym razem ma być inaczej. Jest sytuacja taka, że są ludzie, którzy sami się zgłaszają o to, żeby zamknąć po tym incydencie, który zrobił pan przewodniczący. Wiele osób nie może patrzeć spokojnie na takie funkcjonowanie Sejmiku Województwa. To nie chodzi o przekupywanie. Po prostu ludzie mają dosyć i o dziwo z każdej ze stron są takie słowa, że to się musi zamknąć i zakończyć. Tak nie wolno dalej procedować. Aby skutecznie odwołać przewodniczącego, radni opozycyjni potrzebują tylko albo aż jednego dodatkowego głosu. Dowiedzieliśmy się, że ich wniosek ma poprzeć aż 5 kolejnych rajców. Z nieoficjalnych źródeł nasza redakcja dowiedziała się, że za odwołaniem mogą zagłosować bezpartyjni samorządowcy. Jak będzie, okaże się w trakcie najbliższej sesji.
A wczoraj w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się kolejne wydarzenie zorganizowane przez Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Stanisława Moniuszki. Uczniowie i nauczyciele, a także zaproszeni goście zagrali w koncercie semestralnym. Przygotowaliśmy krótką relację z tego wydarzenia. Po raz kolejny Społeczność Państwowej Szkoły Muzycznej udowodniła, że potrafi organizować koncerty na wysokim poziomie. Tym razem okazją do tego był półmetek roku szkolnego. To jest coroczny koncert semestralny, czyli sukcesy i osiągnięcia uczniów za okres pierwszego półrocza. My ten koncert zakończyliśmy i jeszcze kontynuujemy kolędowanie wspólne, także wystąpiły chóry, zespoły, które oprócz muzyki klasycznej albo utworów, które mają przygotowane, zaśpiewaliśmy wspólnie też kolędy z połączonymi chórami towarzyszącymi nam. Jednak koncert nie opierał się tylko na muzyce. Organizatorzy zapewnili swoim odbiorcom tego wieczora szeroki zakres doznań. Projekcja, taniec. Dzisiaj to było takie podsumowanie tego okresu kolędowego. Już ostatni koncert, czyli sezon jakby kolędowy, uważam za zamknięty. Mario, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały? I to w jakim stylu? Oto fragment ostatniego utworu zagranego w trakcie wczorajszego koncertu. Po wodzie będą kroczyć, czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto to. Jest to niezwykłe wydarzenie, bo możemy się z ludźmi podzielić naszą pasją, pokazać ile pracy włożyliśmy w to, co robimy tutaj i czym tak naprawdę się zajmujemy. I pokazać też siebie, w ten sposób wyrażamy to, co czujemy. Społeczność Jeleniogórskiej Szkoły zaprasza wszystkich na kolejne muzyczne wydarzenie. Już 21 lutego o godzinie 17 zagrają koncert karnawałowy. Na imię ma ja. Pozostajemy w temacie koncertów organizowanych w Jeleniej Górze. Tym razem mamy zaproszenie na drugi festiwal kolęd i pastorałek, który odbędzie się na jeleniogórskim Zabobrzu. To zdjęcia z pierwszego festiwalu kolęd i pastorałek, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród jeleniogórzan. Przed nami kolejna edycja. Serdecznie zapraszam 20 stycznia w sobotę o godzinie 12 na drugi jeleniogórski koncert kolęd i pastorałek. Będą występowały dzieci z jeleniogórskich przedszkoli, a to wszystko będzie miało miejsce w parafii, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła Ewangelisty w Jeleniej Górze. 20 stycznia, godzina 12, warto zobaczyć jeleniogórską młodzież, dzieci z przedszkoli, które będą śpiewały piękne kolędy, pastorałki. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdą Państwo na profilach Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Państwu pięknego weekendu. Do zobaczenia.